Muzyczna kartka z kalendarza. 1 grudzień. Zapraszam. 1 grudnia 1982 roku ukazał się najlepiej sprzedający się album w historii muzyki, czyli Thriller Michaela Jacksona. Na albumie znalazły się takie przeboje jak Thriller, Billie Jean, Big It. Gościnnie na tym albumie wystąpił Paul McCartney, a solówkę do utworu Big It zagrał jeden z lepszych gitarzystów, Eddie Van Halen. Album sprzedał się na całym świecie w ilości ponad 110 milionów. Płyta spędziła łącznie rekordowe 37 tygodni na liście amerykańskich przebojów Billboard 200. Oraz przez cały rok była w pierwszej dziesiątce tej listy. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzień 1 grudzień. Zapraszam na dni następne.